Cześć, widziałeś wczoraj obronę Feropacha? Oczywiście, że widziałem. Jak to wyglądało na żywo, tam na dole? Jak miało wyglądać? Na dole? Po prostu piłka się przykleja do słupka i jego interwencja, jego refleks pozwolił na to, że ta piłka nie wpadła. Nauczyłeś tego Feroplacha, rozumiem, tak? To wczoraj zrobił. No się widzisz, no wyrobił się. Co ty, jak mu to pokazałeś wczoraj? Powiedz. Nie, takie może się grało na Lechu, nie? Na wtedy Google jeszcze wcześniej. Dokładnie. 2015 rok, jedyne zwycięstwo Piasta Gliwice za sprawą Jakuba Szmatowy, który czynił cuda w bramce. A wczoraj cuda czynił w bramce jego młodszy uczeń, czyli Feroplach. Tak, jest jeszcze czeladnik Karol Szymański, który czeka na swoją szansę. No nie, my to codziennie robimy, nie? Rozciąganie, tak? Tak. Piłkę o ścianę i balans, nie? Podskakuje i trzyma. Podskakuje dokładnie, i trzyma. Równowaga. To jest, wszystko to było przećwiczone, to nie jest tak, to nie ma przypadku. Cześć. Jak oceniasz tą wczorajszą paradę Feru? Właśnie gadaliśmy przed chwilą o tym z chłopakami, że to było, no wyglądało niesamowicie, nie? Jak on zatrzymał na tym słupku, jak jeszcze tak, kurczę, ona balansowała na tym słupku. Coś pięknego, coś pięknego. Interwencja kolejki, może nawet i sezonu, także. Słowacy tacy dobrze bramkarze są? Wczoraj ta z tym słupkiem. No. Widziałeś? Super, widziałem. Tak. Widziałem, nie, no to te dwie sekundy, jak powiedziałem tutaj, że to było jak 10 minut dla mnie. Tam patrzyłem na to, jak Franek na tu ręku z piłką o ten słupek i to dla mnie było 10 minut, ale super to obronił. Ile trwała wczoraj ta chwila, kiedy on trzymał tą piłkę na tym słupku? No za długo to trzymał. Dobrze, że nie wpadł do bramki. Tomek powiedział, że tam były dłużej, to były 2 sekundy, ale to jakby na niego 10 sekund. Powiedz mi tak w jednym zdaniu, ta interwencja? No świetnie, fantastycznie to złapał. Tak jak mówię, dobrze, że wyciągnął ją w tą prawidłową stronę, że nie wpadł z piłką do bramki, uratował nas. Ciężki mecz, super mecz, bo na zero pod tym względem, jeśli chodzi o obronę, nie można się to przyczepić. No tak, jesteśmy zadowoleni, tym bardziej na tym trudnym terenie w Poznaniu. Wywieźliśmy punkt. Zobaczymy po ostatnim meczu, czy będzie on aż tak ważny. Idzie nasz kocur. Chyba interwencja sezonu. No to nie wiem, co ci mam powiedzieć, po prostu tak się przytrafiło. No. Ćwiczycie na grze, się pojawia, że ćwiczycie równowagę z piłką na treningach, więc to jest takie ćwiczenie. Tak powiedział, tak. No. Ale jak przypomnij sobie tę sytuację, tam była taka... Było to tak szybkie to było wszystko i po prostu myślę, że i na pewno tam miałem trochę szczęścia, że ta piłka tak zatrzymała stópek i że nie wpadła do bramki, ale na zewnątrz, tak na pewno i szczęście mi troszkę pomogło. Kuba mówi, że kontynuujecie tę tradycję tych świetnych parad na bułgarskiej, bo 6 lat temu Piast wygrał tam po raz jedyny, tylko po raz pierwszy jedyny. No i też Kuba wtedy tam dwoił się traju, więc mówi, że jesteś zdolnym uczniem, że naprawdę już mam się na pewno od kogo uczyć. No tak, Kuba jest bardzo doświadczony bramkarz i na pewno się mam od kogo uczyć. A te interwencje powodują ostatnio taką dla ciebie taką większą, jeszcze większą pewność? Czy to jest takie coś, że po prostu ty się tylko przyzwyczajony, dla ciebie to jest norma? Poprawiasz zawsze po tych interwencjach, widzę tylko te getry, rękawice kolejny dzień pracy? Staram się koncentrować po prostu dalej na mecz, nie chcę kończyć mecz jedną interwencją. No i na pewno to dodaje pewności siebie i cieszę się z tego. No i najważniejsze, żeśmy to tam utrzymali na zero, cała drużyna, nie tylko ja. Cała drużyna na boisku. A co chłopaki krzyczeli zaraz po tej interwencji do ciebie? Nie wiem, że dobrze Fero. No i...